Ewa, niektórego dnia my tutaj, proszę Państwa, męczymy te, do Krakowa, ten temat nadzieja dla zmarłych. Wiem, że stanie. Nasz przyjaciel umarł. Mówimy tutaj o Łazarzu. O Łazarzu. Nie jest to jakaś opowieść bajkowa, tylko po prostu o Łazarzu. Wiem, że stanie. Słowo zmartwychwstanie jest tłumaczeniem greckiego wyrazu anastazji, który dosłownie znaczy ponowne powstanie. Tłumacze na język hebrajski oddawali go wyrażeniem Tehija Hametim, co znaczy ożywienie, ożywienie, ożywienie umarłych. Zmartwychwstanie wiąże się więc z podniesieniem ze stanu śmierci, odtworzeniem wzoru życia danej osoby. Ze względu na tą nieskończoną mądrość i doskonałą pamięć, Jehowa Bóg potrafi bez trudów wskrzesić zmarłych. Zapamiętanie wzoru ich życia i cech charakteru dziejów oraz wszystkich innych typowych dla nich szczegółów nie sprawia mu żadnego kłopotu. Odtworzenie. Hioba 12:13. Porównaj Izajasza 40:26. To ja bym się inaczej ubrał. Jehowa jest źródłem życia. Z łatwością więc może je komuś przywrócić, obdarzając go tą samą osobowością w nowo ukształtowanym ciele. Co więcej, jak na to wskazuje historia Łazarza, umarły może pragnie wskrzeszać również Jezus Chrystus. Porównaj Łukasza 7 rozdział od 11 do 17, 8 rozdział Łukasza, wersety od 40 do 56. Piękne słowa, pięknie przeczytaj. Biblijnej nauki o zmartwychwstaniu nie da się jednak pogodzić z koncepcją nieśmiertelnej duszy. Gdyby po śmierci człowieka jakaś dusza żyła dalej, to nikt nie musiałby być wskrzeszany z martwych, przywracany do życia. Marta nawet nie pomyślała o jakiejś nieśmiertelnej duszy egzystującej gdzieś po śmierci ciała. Nie uważała Marta, że Łazarz znajduje się już w dziedzinie duchowej, w której może żyć dalej. Przeciwnie, dała wyraz swej wierze w Boże zamierzenie co do odwrócenia skutków śmierci. Oświadczyła, wiem, że wstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatnim, Ewangelia Jana 11:23-24. Sam Łazarz nie mówił o żadnych przeżyciach, jak i Wiesław Szydyłowicz nie mówił o żadnych przeżyciach. Jezus Chrystus nie mówił o przeżyciach w Hadesie, które miał. Nie miał żadnych, bo 3 dni był w stanie niebytu, nie było, nie czuł, nie widział, nie słyszał. Sam Łazarz nie mówił o żadnych przeżyciach ze świata pozagrobowego. Nie miał zupełnie nic do opowiadania. Biblia nie pozostawia wątpliwości, że dusza umiera, a jedynym ratunkiem dla zmarłych jest zmartwychwstanie. Ale od czasu pierwszego człowieka, Adama, umarło już miliardy ludzi, kto więc stanie z martwych i gdzie? Kto, jak, to? Kto, co? Kto, jak, to i gdzie? Wszyscy w grobowcach pamięci. Przeszeni gdzie? Bójcie Pana Boga, przestrzega Jego przykazań. Co to znaczy bać się Pana Boga? I co to są te przykazania teraz, skoro już dziecięciu nie ma? Jak przekonać dzieci? Warto poznać prawdę o duchu. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Uwolnienie od lęku, uwolnienie od rozpaczy. Czyli w ten sposób dochodzimy do omówienia całej tej przepięknej, pięknie ilustrowanej broszurki. Każdy piątek o godzinie 19:15 zapraszamy na życie nie tylko sportowe.
życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych. Nawet widzicie Państwo, że Radio Maria jest nieciekawe, bo tam ciągle jakieś wycie negatywne. Niby dlaczego chrześcijanie mieliby wyć negatywnie? Zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Autopromocja. Jest 12. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Nie ma zagrożeń dla reformy oświaty, powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Reforma została zaplanowana, skonsultowana, a teraz będzie realizowana. 131 nowych preparatów znajduje się na zaktualizowanej liście leków refundowanych, poinformował wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Także nowe preparaty dostępne w leczeniu raka nerki i raka płuca, też bardzo oczekiwane przez środowisko lekarzy, onkologów, ale i pacjentów. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył kary dla dwóch głównych oskarżonych o gwałt na nieletniej w Pietrzykowicach. Usłyszeli oni wyroki 3 lat oraz 3 lat i 5 miesięcy bezwzględnego więzienia. Młody wiek nie może usprawiedliwiać zachowań przestępczych. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. Sejmowa Komisja Edukacji zaopiniuje dziś wniosek o odwołanie minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Wniosek w tej sprawie złożył klub Platformy Obywatelskiej w związku z planem wprowadzenia w Polsce reformy systemu oświaty, której głównym celem jest likwidacja gimnazjów. Los wniosku i samej minister jest raczej przesądzony. Wszystko wskazuje na to, że posłowie PiSu staną za nią murem. Przyszłość przygotowanej przez nią reformy wydaje się sprawą otwartą. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Wątpliwości co do założeń reformy zgłaszało Rządowe Centrum Legislacji, a także szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Pytania i wnioski dotyczą kwestii zwolnień nauczycieli i kosztów likwidacji gimnazjów, które poniosą samorządy. Minister w kancelarii premiera w piśmie do szefowej MEN wyraźnie zwrócił uwagę, że koszty te muszą zostać dokładnie oszacowane. Mimo to premier Beata Szydło zapewniła w zeszłym tygodniu, że przygotowania do wprowadzenia reformy oświaty idą zgodnie z planem. Także poseł PiS Michał Dworczyk uważa, że jedna ze sztandarowych obietnic wyborczych PiSu będzie spełniona. Jeśli chodzi o stanowisko rządu, myślę, że najlepiej słuchać pani premier Beaty Szydło, która jednoznacznie wypowiedziała się na temat realizacji tej reformy. Reforma została zaplanowana, skonsultowana. Przypomnę, były to jedne z najszerszych konsultacji społecznych, a teraz będzie realizowana. I tutaj jestem przekonany, że stanowisko rządu jest absolutnie spójne i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Pełna obaw jest za to Kinga Gajewska z PO, która krytykuje reformę przygotowaną przez PiS i twierdzi, że to przedsięwzięcie przerosło minister Annę Zalewską. Dlatego posłanka Platformy nie przesądza jeszcze o losach wniosku o jej odwołanie. Odwołanie minister Zalewskiej jest dzisiaj dużą szansą dla Prawa i Sprawiedliwości, bo dzisiaj przychodzi do Jarosława Kaczyńskiego mnóstwo posłów, do których wcześniej do biur poselskich przychodzą nauczyciele, rodzice i samorządowcy i proszą o przesunięcie bądź w ogóle nie wprowadzanie reformy. Dlatego ja bym nie była tak sceptyczna, jeśli chodzi o wniosek o odwołanie. Natomiast warto jest chociażby w ten sposób po prostu informować ludzi, informować Polaków, jakie są skutki reformy, które wprowadza minister Zalewska. Według założeń reformy edukacji gimnazja mają zacząć znikać we wrześniu przyszłego roku. Koszt zmian minister Zalewska oszacowała na 129 milionów złotych. O reformie oświaty reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. 131 nowych
preparatów znalazło się na obowiązującej od 1 listopada zaktualizowanej liście leków refundowanych. Pełen ich wykaz, zawierający również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Wiceszef resortu Marek Tomarkiewicz wskazuje, że wśród leków refundowanych znajdą się m.in. postulowane przez środowiska lekarskie i pacjentów nowoczesne preparaty do leczenia nadciśnienia płucnego i chorób nowotworowych. Przedłużamy i zwiększamy dostępną dawkę jedynego leku, który może być stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego. W programie lekowym jest to też postulowane przez środowisko lekarzy, ale i pacjentów. Bardzo trudne leczenie, w zasadzie jedynym dostępnym na rynku preparatem. Rozszerzamy tą możliwość leczenia i leki stosowane w chorobach nowotworowych, czyli chłoniaki, także nowe preparaty dostępne w leczeniu leka nerki i raka płuca, też bardzo oczekiwane przez środowisko lekarzy-onkologów, ale i pacjentów. Ministerstwo Zdrowia będzie też refundowało jeden z preparatów na depresję, co ma być ważnym elementem Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, o którego założeniach mówi wiceminister Tomarkiewicz. Tworzenie takich środowiskowych ośrodków zdrowia psychicznego i rozszerzenie tej opieki środowiskowej, stosowanie długodziałających leków, tak żeby pacjent mógł otrzymać lek, który działa przez miesiąc, a docelowo chcemy wprowadzić też leki działające po jednorazowym podaniu w ciągu 3 miesięcy i odejście od lecznictwa zamkniętego w dużych, takich bardzo przedkowym klasycznych szpitalach. Od listopada dodawany jest także jeden z preparatów u pacjentów cierpiących na ciężką chorobę niemowląt oraz hiperglikemię. Załącznikiem do nowej listy leków refundowanych jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera 1149 preparatów. To o 20 więcej niż w poprzednim spisie, który obowiązywał od września. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył kary dla dwóch głównych oskarżonych o gwałt na nieletniej w Pietrzykowicach. Usłyszeli oni wyroki 3 lat oraz 3 lat i 5 miesięcy bezwzględnego więzienia. Sprawa oskarżonych, którzy usłyszeli zarzuty doprowadzenia do obcowania, ma być jeszcze raz rozpatrywana. Pierwsza instancja w Bielsku-Białej uznała 6 oskarżonych za winnych. Kontrowersje wzbudziły niskie kary wynoszące do 2 lat więzienia w zawieszeniu. Sąd apelacyjny stwierdził, że były to kary, które nie przystają do popełnionego czynu, mówi sędzia Andrzej Ziębiński. Młody wiek nie może usprawiedliwiać zachowań przestępców, a popełnienie przez oskarżonych tak poważnego przestępstwa, jakim jest zbrodnia zgwałcenia zbiorowego, winno spotkać się z reakcją karną, pozostającą w adekwatnej relacji do popełnionego bezprawia i dającą także pokrzywdzonej poczucie, że drastyczne naruszenie jej dóbr osobistych nie zostało zbagatelizowane przez organy wymiaru sprawiedliwości. Wśród skazanych jest syn znanego w regionie polityka PSL. Na cmentarzach płoną znicze i składane są kwiaty. Dziś dzień zaduszny, podczas którego katolicy wspominają i modlą się za zmarłych. Wiele osób przychodzi na cmentarz Rakowicki w Krakowie, gdzie w kaplicy czytane są wypominki za zmarłych. Czyści święty, no i dzisiaj te dzień zaduszny. Trzeba odwiedzić. W tym zamykanym świecie dzisiejszym to jest bardziej taki moment, gdzie można wrócić do przeszłości, do babci, dziadków, prababci, troszkę z nimi pobyć wspólnie i powspominać z rodziną. Dla mnie również ważne, dlatego że dzisiaj wspomina się przecież zmarłych, których kiedyś znali. Decyzja w tej sprawie to był prezydent Rosji Władimir Putin.